Kamil Mokrzycki z grace oraz cała jego rodzina przeżywają wielki dramat. Chodzi o sześcioletnią siostrzenicę artysty, która zmaga się z nowotworem. Obliczono, że na jej leczenie trzeba gigantycznej sumy pieniędzy. Ogromny dramat w rodzinie Kamila Mokrzyckiego, gwiazdora grace oraz uczestnika tańca z gwiazdami. Jego sześcioletnia siostrzenica od cztery lat walczy z nowotworem. Jest to nerwiak, zarodkowy, neuroblastoma czwartego stopnia. To najbardziej złośliwy nowotwór u dzieci, wyjaśnia Mokrzycki. Reklamał, małejka i nastąpiła wznowa choroby. To jest ciągła walka niestety i musimy ją podjąć. Jeszcze raz, wyjawił Kamil w rozmowie z Agnieszką Jastrzębską. Tym razem koszty leczenia całą, rodzinę zwaliły z nóg. Okazało się, że potrzeba aż 4 milionów złotych. To gigantyczna suma i bliscy nie mają szans jej zebrać bez pomocy innych. W akcję wsparcia włączyło się już sporo gwiazd. Nikt nam nie odmawia, to jest piękne, wiedziała Anna Raczek-Biderman, założycielka Soundgrace. Ci, którzy także chcą wesprzeć małą Kaję, mogą to zrobić na wiele sposobów. Przez ciepłe myślenie o dziewczynce, ale także poprzez przekazywanie datków. Prowadzone są zbiórki pieniędzy i licytacje. Dopóki taka tragedia nie spotka cię osobiście. To obserwujesz to jak film. W momencie, kiedy to jest twoja historia, to nagle zmienia ci się myślenie, wyjawił Kamil Mokrzecki i dodał, że codziennie widać małe cuda. Widać je też w leczeniu Kai, widać, że ona na to leczenie reaguje i że jest sens dalszej walki. Także jedyną barierą dla nas są te olbrzymie pieniądze, podsumował. Całą rozmowę z Kamilem Mokrzeckim możecie zobaczyć poniżej.